Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku OTR na moim kanale. Jest środa, godzina 16, więc zaczynamy kolejny odcinek i szukając pomysłów na coś oryginalnego trafiłem na tą oto stronę, i jest to wisielec, tarnowy, słuchajcie. Nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje, ale zobaczyłem, jest naprawdę fajne. Zasady są oczywiście bardzo proste, zaraz jeszcze Wam je wyjaśnię. No i cóż, zagramy sobie dzisiaj w tego wisielca, zobaczymy jak nam pójdzie. Jaka jest moja oczywiście wiedza o TR-nie, będzie też jakby odpowiadać na te pytania, tak? I zobaczymy, jakie to będzie ciekawe. Jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, oczywiście zostawcie suba, dajcie znać. Dalej połowa mnie nie subuje z widzów, które mnie oglądają, więc możecie dać tego suba, będzie spoko. I już kończę żebrać. Tak wam tylko powiem, że nie nagrywałem tydzień i się bardzo, bardzo cieszę, że mogę w ogóle nagrać cokolwiek, bo mam bardzo mało czasu wolnego w dalszym ciągu. Jakoś ostatnio mi to życie wyruszyło do przodu i bardzo się cieszę, że mogę w końcu coś dla was nagrać, bo no, tęskniłem się trochę za gadaniem do kamery. Trochę to przykre. Ale dobra, moi drodzy, nie przedłużajmy, zaczynajmy. Pierwsze pytanie już sobie sprawdziłem, jak to działa mniej więcej, więc tutaj nic ciekawego nie będzie. Rar dla peta, który daje atak ofensywny. Jest to oczywiście Husarion, jeżeli ktoś z was by nie wiedział. I sobie to wpiszemy i to działa tak, że po prostu sobie wpisujemy. Tylko pytanie, czy mogę na klawiaturze? Nie mogę, muszę po prostu klikać myszką. Dobra, no to sobie wpiszemy oczywiście Husarion. Husarion, dobra. No i działa to oczywiście na zasadzie kalambur. Albo wisielca, w sumie nie wiem jak to wisielec, nie? Dobra, to na zasadzie wisielca to działa, okej. Działa to na zasadzie wisielca, mianowicie jak nie trafimy, nie wiemy, no to możemy strzelać literkami. I literka zabiera nam tutaj oto, w tym, mogę sobie pokazać, w tym oto pasku nasze HP, tak jakby Epic na druida, latarnia życia. Więc pokażemy jak to działa, na przykład klikniemy sobie B i stracimy żyćko, nie? Klikamy sobie Ci i stracimy żyćko. Więc tak to działa, jak wszystkie spadną to przegramy i po prostu zobaczymy jak długo wytrwamy. No oczywiście latarnia życia tutaj, no to jest dosyć banalne. Tak patrzyłem, są nawet, o Jezu, ale mi teraz wyciało, bo patrzyłem jak ta strona działa i są dosyć trudne pytania. Na przykład było pytanie o Zajma i co daje. No i też było oczywiście set Pinarii, ale trzeba na to wpaść. Na przykład może być miecz Pinarii i tak dalej. I jak na przykład ktoś nie wie, no to może być naprawdę ciężko, więc mam nadzieję, że sobie poradzę. Dobra, nie przedłużajmy, po prostu wpiszmy tą latarnię. Latarnia życia, dobra, wpisane, lecimy dalej. Co daje Zajm? O właśnie, to pytanie miałem przed chwilą. No i on daje set Pinarii, to już wiem niestety. Więc to też również wpiszę. Pyk, pyk, pyk. Pinio. Jeszcze, a dobra, set Pinarii, dobra. Może być. No i teraz lecimy już na ślepo, zobaczymy co będą za pytania. Mam nadzieję, że jakieś łatwe. Dobra, szybkie F5, nie wiem co to było. Boss, który nie ma insty, jest kolejnym pytaniem. Boss, który nie ma insty, dobra, chwila. Amorfa, Amorfa ma instancję. I to jest champion. Boss, który nie ma insty. Jest taki boss? Dam literkę A. Nie ma literki A, to nie będzie Amorfa, dobra. Boss, który nie ma insty, o Boże święty, Wendigo! Wendigo nie ma insty przecież. Dobra, jest Wendigo, okej, okay, mamy to. Lecimy dalej, okej, okay, ale musiałem się zastanowić kawałek, no. Trochę takie to było podkreśliwe. Pierwszy boss, okej, okay, Herst. Dobra, banał, nie jest to zbyt trudne. Dobra, jedziemy dalej. O Jezus Maria, co tu się dzieje? Typ, hełm ranga 11, warto 7,5 miliona. 450 platyny, waga 18, wymagany poziom setny, już widzę, że nie będę wiedział. Wymagana moc 105, moc plus 20, wiedza plus 15, czyli coś dla magów. HP 250, mana 50, pancerz 635, obuchowe 35, uroki 10, okej. O matko boska, nie gra magią ognia. Na setny level jakaś czapa, która jest pod moc i wiedzę, prawdopodobnie wy już wiecie. Nie mam bladego pojęcia co to może być, dobra, będę po prostu strzał literkami, może trafimy. A, jest A, dobra, to już dosyć ułatwia. Nawet nie wiem, z czego to może dropić. Setny level to może być albo coś raczej chyba z tych większych bossów, jakiś Angarw, coś. Dobra, nie wiem, dajmy na przykład literkę S. Nie ma, okej, okay. Mamy dużo szans na szczęście, więc nie jest aż tak ciężko. I, nie ma, dobra. R, powiedzmy. Nie, nie mam pojęcia, będę strzelał niestety, Tak myślę, co to mogłoby być, a nic mi do głowy ogólnie nie przychodzi. Może coś Seleny, Morany. Nie wiem nawet co one dropią tak szczerze, z tym kompletnym bambikiem, nie wiem, damy co możemy dać. O! Nie ma, okej, życie tracimy. Co, czekajcie, takie itemy w taernie, jakieś, nie wiem, na jakie są literki, na G są na przykład. Jest na G coś, okej, okay. Aga. Aga, okej, okay. To jest takie ciekawe. Htagan? Htagan, dobra, mamy to, okej, okay, Htagan.
Hitagan, okej, może być, może być. Dobra, ej, to było trudne nawet, ale zgadliśmy, okej. Następna runda. Max level, 140. O Jezu, muszę to wpisać, o mocią panie. Co za w ogóle paranoja. Gdzie jest Y? Tu jest Y. Banał, lecimy dalej. Rar dla peta, który daje atak ofensywny. To już było, okej. Miejsce, na którym zawsze jest oro. Skrót szubrawców, nie generalnie może być na przykład. Ale pytanie, czy chodzi o kolor, czy chodzi o jakieś takie miejsce w taernie. Nie wiem, z którego roku też jest ten quiz, czy tam wisielec, więc to w sumie bonusowo utrudnia. Dobra, powiedzmy, że czekajcie, czarne, nie, fioletowe, nie, czerwone, nie, okej, czyli kolory odpadają. Wieża może być na przykład. Nie wieża, okej, no to skrót szubrawców, chyba że skrót, damy skrót na przykład. Nie skrót, okej. Gdzie oni się orają jeszcze? Zielona, też nie. Zamek może być. Nie, kurde, tunel krzyżaka może być, też nie. Kemenak jest ścieżka, nie? Ale to chyba nie. Stok może być, chyba za mało liter, nawet S już jest, dobra. Dobra, dajmy A. Jest A, dobra. G. Nie ma G, okej, mało szans mi zostało. Jaska? Nie, no jaska chyba nie, dobra. Głupia odpowiedź. Chwila, taka taktyka na wisielca, jakbyście nie wiedzieli, jak chcecie grać wisielca i przypuśćmy przegrywacie dosyć mocno, to możecie mówić na przykład ba, ca, da i będziecie powoli jakby konwertowali, co jest bardziej prawdopodobne, jakaś fa, na przykład teraz powiedziałem jod jest jaska, nie? Od razu ha, laka, dobra, nie wiem, tam k, nie ma, okej, okay. R, nie ma, żeby nie przedłużać, o, nie ma. Bagno może być, ale chyba nie będzie. Jest E, dobra. Jest pewnie coś najbardziej prostego na świecie, nie? Y. Nie ma. Okej, przegraliśmy chyba. Aha, jeszcze została koniczynka, dobra. P. I nam nie powiedzą. Aha, małże! Gdzie małże? Kto w małże w tym roku chodzi? Tylko Galajus tam turniej organizuje. Halo, co to ma być? Dobra, nie wpadłem na to kompletnie. Na jakiego bossa trzeba wydać 200k, aby wejść do insty? Duch zamku, okej, mamy to. Czyli póki co wszystko dobrze, tylko jedno źle. No okej. Epic na druida było. Trzy bossy w jednej inście. No duszki. To będą duszki, okej, okay, nic trudnego. Dosyć łatwe te pytania. Zauważam, że powoli zaczyna się kurczyć jakby gamma pytań. Nie ma tego zbyt dużo. U kogo bierze się zlecko na hajs? Jezu, jak on się nazywał? Na ty chyba jakoś. Tachm. Tachm to youtuber. Jak on się nazywa ten gościu? Tajch chyba, CH. Nie, Time? Time New Roman? Nie, Tajch... Hy. Co to za literka jest? Halo? Tajlch. Może L? Nie. Co to za litera w ogóle? Co to ma być? Tajnch. Tajsz, dobra, może być. Tajsz, okej. Okay. Set na 22 level. Okowy snu, dobra, mamy to. Okowy snu. Ile dostaje się platy na 15 levelu? 10, chyba 10. Mamy 10, okej. Okay. Dobra kochani, tak sobie wszystkim powiem te pytania i tak naprawdę wszystko się tam zapętla, już chyba nic więcej tam nie ma, więc wyczerpaliśmy tę stronę. Link do niej jest w opisie, jakbyście chcieli sobie sami tam pograć, aczkolwiek nie wiem po co. Więc to na tyle. Natomiast żeby odcinek nie był zbyt krótki, to rozwiążemy sobie jeszcze ostatni quiz Tajerna, jaki został, którego nie rozwiązywałem, ponieważ nagrałem odcinek z Tajerna, gdzie rozwiązuje quizy i tak trochę mi się mikrofon nie nagrał, o czym wspominałem w poprzednim odcinku. Więc tego jeszcze nie rozwiązywałem i zakończymy tym samym taki maraton quizów. I rzeczy około tajernowych z takich, wiecie, testów wiedzy, więc tego jeszcze nie rozwiązywałem, zobaczyłem tylko, czy da się uzyskać odpowiedzi, czy mamy dobre i da się, więc możemy sobie go ogarnąć. Zróbmy sobie ostatni quiz jeszcze na dobranoc. Dobra, rar bez wymaganych statów do założenia, to jest pytanie pierwsze, jest to oczywiście Strupang, no bo jaki inny, chyba nic innego tutaj nie ma. Ewentualnie Ajol, ale nie wydaje mi się, chyba Strupang jest tym odpowiednim. W ogóle wam trochę może to powiększę, co? Tak teraz patrzę. Trochę wam powiększyłem to okno, żebyście nie mieli takiego małego. Do jakiego poziomu możesz bić GMO bez ograniczenia dropu? Dobra, to jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, prawdopodobnie 70 tak bym planował. Nie zobaczymy, czy jest poprawna odpowiedź. Nie wiem, no wydaje mi się, że tak gdzieś 70 będzie potężnym levelem, żeby zacząć mi już ograniczać drop. Chociaż może trochę wyżej. Może 90 na przykład też może być. Damy 90 i po prostu polećmy dalej, zobaczymy, czy mieliśmy dobrze. Epikiem nie jest. Latarnia życia, Żmi, Gordhar, Istaw, Allenor. Istaw oczywiście nie jest epikiem. Hadira, wskaż błędne określenie. Jest kobietą? Jest, chyba. Ma tyle samo HP co Gregorius? Nie wiem, zobaczę. Ma obstawę, to jest błędne. Spadają z niej rare oraz epiki.
prawda? I ma swoich ludzi. Ma swoich ludzi, ale nie ma obstawy. Nie ma obstawy. To jest błędne. Dobra. Są one dla magów rzadkie i unikatowe. Wiadomo, że spadają z chomika. Co to? Wirweny, torimy, wajkany, błariany, jerośki. Dobra, to są buty. Teraz tak. Wirweny są dla mnie. Jerośki są dla mnie, czyli dla Barby. Błariany, wajkany, torimy. Co spada z Wendigo? To jest pytanie. Dam wajkany, bo nie mam pojęcia. Te nazwy nie za bardzo jeszcze mi siedzą, więc może teraz zrobiłem największy fail, po którym mnie zjecie w komentarzach, ale dajmy wajkany, to jest moja odpowiedź. Aczkolwiek te torimy mi tak świtają. Zastanawiamy się nad torimami. Pierwsza myśl zawsze dobra, zostawię to. Który set na 50 level ma najwięcej części? Okej, okay, to ciekawe. Ciekawe i zarazem trudne mi się wydaje. Barbarzyńca ma 4 chyba, nie? Są to buty, pasek, miecz i chyba klata, więc to są 4, to już całkiem sporo. Ale prawdopodobnie ktoś może mieć 5, na przykład rycerz, bo ma tarczę i miecz, coś w tym stylu. Damy rycerza, bo ma tarczę i miecz, to mi się wydaje najbardziej logiczne, że po prostu on potrzebuje dwie części setu do broni i dlatego ma więcej. Okej, okay. Ile HP ma Sana? Coś chyba koło 11 było. 30 to jest za dużo. Tu jest za mało, 11 chyba jest okej, odpowiedzią. Natomiast nie jestem pewien, tak szczerze. Teko balansu to, no i szczerze nie mam pojęcia, co to jest teko balansu tak naprawdę. To może być w sumie wszystko. Pytanie, co to jest teko, czy teko to jest po prostu jakieś, wiecie, jakieś słowo, które jest realne i powinienem je znać. Coś z tym, nie wiem, but czy coś. Buty dla wodu, zbroja dla Barby na pewno nie, broń dla Shida, hełm dla Ryca, pas dla MO. Balans. Balans to mi się z Shidem kojarzy. Że wiecie, że balansuje, nie? Czy coś takiego, dobrze myślę? Nie wiem, no bo... Albo coś dla budu może? Dobra, nie wiem, dam Shida, to jest pierwsza myśl. Niech po prostu będzie pierwsza myśl. 1500 HP ma Babadek i Ichthyokonstrukt. Na pewno nie Babadek. Krzyżak ma 1500, dobra. Fanga. Jest od 80 levelu, daje bonus do krytyka, jest rarem od modliszki, przeznaczonym dla druida, ma odporności. Czy jest od 80 levelu? Może być od 80 levelu, czemu nie? Więc to może być poprawna odpowiedź. Daje bonus do krytyka. Nie mam pojęcia. Jest rarem od modliszki. Nie, przeznaczonym dla druida. Chyba nie. Ma odporności. Nie wydaje mi się, że Fanga miał odporności. Pytanie w ogóle, co to jest Fanga, nie? To jest dobre pytanie. Jest od 80 levelu i dany jest bonus do krytyka. Może dawać bonus do krytyka, albo jest od 80 levelu. To mi się wydaje najbardziej prawdopodobne, że jest od 80 levelu. Bo to brzmi jak taki jakiś item z tych takich właśnie mid-levelowych itemków, nie? Więc dam to i zobaczymy. Dobra, wyślij test i zobaczymy, jak nam poszło. Prawdopodobnie mogę mieć błędy. Okej, widać na odpowiedzi, okej. Strupang, co? Strupang był źle? Naprawdę? Ajol pewnie był dobrą odpowiedzią. No dobra, ale fail. Tu też źle, 90 level. 70 pewnie był dobrą. Epikiem nie jest istaw, dobrze. Hadira, wskaż błędne określenie. Ma obstawę, dobrze. Wajkany, Jezus, tu się pomyliłem, ale mnie zjecie za ten quiz. Który set ma te 50? To też źle, naprawdę. Boże, jest katastrofalnie zły. Ile HP ma Sana? Okej, to dobrze. Teko balansu, broń dla Shida, pięknie. Krzyżak i to źle. Dobra, czyli 5 na 10. Super, super, YouTuber Sterna, znam tę grę na pamięć. Pytajcie jeszcze, czego chcecie. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Widzimy się za tydzień na Taernie, plus chyba teraz w weekend jeszcze zdążę wam film nagrać z czegoś poza Taernowego. I tyle. Do zobaczenia, papa, cześć. Mam nadzieję, że się podobało, że bawiliście się dobrze. Ja się bawię nawet spoko, ale to już koniec serii z testów. Patrzcie, jaką mam fajną linijkę, taką, że mi znaleźli na drodze, jak tam przeszedł. Z testów o Taernie, to jest Wyższa Szkoła Gospodarki, jakby ktoś chciał. Taka super reklama, nic nie widać. Z testów o Taernie jest temat, myślę, wyczerpany, nie będziemy dłużej tego bałkowali, zwłaszcza, że już tak patrzyłem na internecie za bardzo, nic ciekawego już o tym nie ma, chyba, że wy jakiś zrobicie i podeślecie mi czy coś, nie, ale to wątpię. Więc za tydzień już wracamy raczej do gry i tyle, to tyle z tego takiego mini serii z Taerna. Dobra, o Jezus Maria, linijka mi spadła. Do zobaczenia, papa, cześć, ja byłem Oskar, siema, siema.